Cisza na planie. Piątka. Gotowa. Trójka. Jest. Gościmy dziś z naszymi kamerami u jednego z najwszechstronniejszych twórców obecnego wieku, pana Antoniego Coeli. Coeli. A tak, przepraszam, przejęzyczyłam się. Pan Antoni jest pisarzem, twórcą filmowym, reżyserem, autorem scenariuszy, trenerem sportowym, od kilku dni poetą. Poważnie tym wszystkim? Ja. Ale jak pani mówi, to fajne jest. A wcześniej rzeźbiarzem, kompozytorem, grafikiem. Długo by wymieniać. To nawet fajne jest. Może pani wymieniać. Powodem naszego spotkania jest oczywiście fakt, iż film, który kręcimy w tym momencie, będzie 501 w pana kanale filmowym. Napisałem nawet poemat na tę okoliczność. Wiersz nie tylko nawiązuje do mojej twórczości, ale do burzliwych czasów, w których żyjemy. Jest taką klamrą łączącą to, co dzieje się w dniu dzisiejszym, a tym, co działo się jakiś czas temu. Pozwoli pani, że zacytuję. 501. 501. Jak okrutnie dwa słowa te brzmią. Piękny. Wie pani, chcę nakręcić cały cykl wierszy pod tytułem 500. Pierwszy już zaprezentowałem w poprzednim filmie. To jest drugi z pięciu wierszy w stryptyku 500 Polska. Ten wiersz też można zaśpiewać i można go zatańczyć. 501, 501, jak okrutnie dwa słowa te brzmią, na ojczyzny łono. No tak, ale panie Antoni, kto jest dla pana wzorem? Kto jest mentorem? Kto podpalił u pana duszę artysty? A jakieś, wie pani, ze 12 lat. Co? Odpowiedział pan na następne moje pytanie, którego jeszcze nie zadałam. Odpowiedź jest wyżej. To nie, jasne. To odpowiadam. Zastanawiałem się nad tym w domu. Takim prawdziwym wzorem, który zmienił moje życie, który swoją postawą, swoim jestestwem całym sprawił, że stałem się innym człowiekiem, to po prostu Witek Churchill z Pobierzyna. Wie pani. Wie pani, to tak, trzeba iść za tymi trzema stawami. Tam są takie topole, za tymi topolami. Potem trzeba minąć dom Hanki Jarzębianki, co jej ojca koń kopnął na jarmarku. No i w takim białym domku mieszka Witek. A może coś więcej o tym Witku Churchillu? Ja wiem, co więcej. No, żona ty był, ale ona żołza była. Ale co takiego zrobił, że stał się tak ważny dla pana twórczości? Nie wie pani, ale jaja. No, Witek, no cóż Witek. Witek potrafi pić jednocześnie wino z dwóch butelek. Jak on te butelki uniesie, jak te swoje oczyska przymknie, jak ta grdyka zacznie mu się ruszać, jak połyka. Poezja. Rozumiem. Ale przed programem wspomniał pan coś o Platonie. Nie, no wie pani, no Platon też, tylko że on to teraz zdrowia nie ma. Ma pan hodowlę lelków kozodojów. Zresztą ten ptak bardzo często pojawia się w pana wypowiedziach. Wie pani, to jest tak. Żeby mieć wino, nie musisz kupować browaru. W browarze robi się piwo. Nie, no to jest zrozumiałe. No, jeżeli ktoś chce się napić wina, no nie będzie kupował piwa. Uwielbiam mleko kozie.
ale powiem pani szczerze, że przygotowanie farmy, dojenie, pielęgnowanie to jest olbrzymi wysiłek. Dlatego mam 3 lelki kozodoje. Lelki rankiem lecą, nadoją mi mleka, a zresztą ile ja tego mleka potrzebuję? I spokój. Okoliczni hodowcy się nie oburzają? No, okoliczni się nie oburzają, ale ci z Pacanowa to bez przerwy na mnie anonimy piszą. Napisał pan 5 opowiadań. Sprawdziłam. Przeczytało je 3 osoby. No, to jest powód do dumy. Wie pani, jeżeli się weźmie pod uwagę, że w Polsce czytelnictwo wynosi 11%, to jak moje opowiadania przeczytało 50%, no to chyba jestem najbardziej poczytnym pisarzem w tym kraju. Pytanie jest trochę retoryczne, bo przecież sama widzę. Czy ma pan powodzenie u kobiet? Jak układa się panu z kobietami? Powiem szczerze, życie nauczyło mnie jednego. Z kobietami nie wolno się certolić. To może być zbyt daleko posunięte stwierdzenie. To znaczy, generalnie z kobietami powinno się certolić. Ale kobieta jest niczym najpiękniejszy Arab w galopie. Niczym Pegas ognisty. Trzeba twardo trzymać za uzdę. Myślę, że niedoścignionym wzorem jest jednak Władek Churchill. Witek, jak pan wcześniej wspomniał? Dobrze powiedziałem. Władek Churchill to jest brat Witka. Władek, jak wracał do domu, to w całej wsi słychać było trzaskanie drzwi. Potem Władek swoim ślicznym, doniosłym głosem oznajmiał: nie będzie mi tutaj jedna z drugą w domu rządziła. Potem dzieci do nauki zaganiał, a na koniec, niezależnie od pory dnia, choć za dnia to Władek rzadko do domu wracał, oznajmiał: i obiad mi kurwa na stół postaw, bo jak rękę odwinę, to cię ze ściany będą zdrapywać. No i co z tym obiadem? No wie pani, tutaj to jest taki pewien problem, bo go do domu ta żołda nie wpuszczała. Mówiłem przecież, że na początku słychać było trzaskanie drzwi. Na progu zwykle nocował, ale podejście do kobiet miał jak mało kto. Zresztą powiem pani szczerze, że ja jak byłem w jednostce, kobiety też za mną szalały i tutaj chłopaki mi wyciargali tu taki napis: tylko dla pani. Jak będzie trzeba, to pokażę. Panie Antoni, zrobiło się głośno po filmie Stłogona. Jak rozwija się pana współpraca z panem Adamem? Proszę pani, pierwsza sprawa, to było nielegalne nagranie. Z wielkim żalem muszę zakomunikować, że nasze drogi polityczne z Adamem się po prostu rozeszły. Po tym filmie sława chyba mu uderzyła do głowy. Napisał do mnie list, w którym powiedział, że może startować z ziemi kaliskiej, ale pod warunkiem, że dostanie 6 ministerstw i 450 tysięcy wynagrodzenia. Dalej mi pisze o tym, że w ten sposób zaoszczędzę bańkę 200 tysięcy, a on się z chłopakami podzieli. Podzieli. Duszno jest strasznie. Mówi, że się z chłopakami podzieli, tym marnym groszem. Mówi, że zaoszczędzę bańkę 200 tysięcy. Proszę panią, ja jestem patriotem, ja jestem człowiekiem wykształconym. Ja jestem wychowany w tej ojczyźnie. Ja na ojczyźnie nie będę oszczędzał. Drodzy państwo, gościliśmy w domu pana Alojzego Koceli. Dziękuję za uwagę. Tak miał wyglądać 500 film. Miałem go nakręcić sam, ale mi przeszło. Ale dziewczyny mi pomogły i w ten sposób powstał film numer 501, w którym praktycznie nie występuje. Koniec. No nareszcie. No.